Hej, cześć, nowym wszystkim, cześć, z tym jego robisz Brawl Stars, to jest kolejny odcinek na kanale, a w dzisiejszym odcinku gram sobie w skoki narciarskie 2006, tak, ja wiem, to jest trzeci z rzędu odcinek z tych skoków, ale po prostu sobie postanowię, że zakończę sobie po prostu sezon, właśnie, solowa, pyk, okej. No i dobra, widzowie, jak coś, to w najbliższym czasie zrobię specjal na 30 subów i na 40 subów, bo już to mnie prosicie, żebym zrobił, no to zrobię niedługo. Dobra, rozwój, mam trening zrobiony, zapiszę sobie, no i lecimy sobie z zawodami. Pusamoka 120. Więc więc dosyć duża skocznia. Myślę, że w tym sezonie raczej do kadry A, do kadry B nie awansujemy. Jezu, ale mam lagi, ty, bo nie, no ja muszę się rozgrzać. Muszę się rozgrzać, bo teraz to normalnie mnie zaskoczyło, że dopiero 55 miejsce w kwalifikacjach. Okej, jesteśmy w parze z jakimś, nie wiem, Petr jakiś tam, Hajenek czy coś takiego, Janek, nie wiem. Okej, może się uda teraz trochę lepiej. No jest telemark! Może, ale nie jestem taki do końca pewny. 26 miejsce, więc jest awans, więc dosyć dobrze. Nie, dosyć dobrze. Oczywiście to jest turniej fiński, więc wow, musimy, to jest turniej fiński, więc musimy tutaj dobrze skoczyć. O, teraz dobrze wyszedłem z progu i to jest dobry skok. Podobnie tylko pierwszego. 95,5 metra, więc jest dosyć dobra odległość. I miejsce mamy 25. A w turnieju fińskim jesteśmy na miejscu 25. 270 dostałem. Pójdźmy sobie w treningu w... Pójdźmy sobie w technikę lądowania. No i lecimy sobie z drugimi zawodami w tym odcinku. Lachtika 70. Dobrze, okej. Nie będę sobie pomijał kwalifikacji, bo o Boże, to są kwalifikacje, żeby sobie zepsuć. Elegancko. Dobra, ale ja się widzę, że nie muszę kwalifikować. Więc no. Więc jakby coś nie martwi się, ja się nie muszę kwalifikować. O, ale teraz to był widzowie skok! Ale skok, widzowie! 61,5 metra, to będzie dobre miejsce! Ósme! Więc dosyć dobre miejsce, jak możemy zauważyć. Okej, teraz się zbliżamy już do progu. Okej, to jest dobry skok! 62,5 metra, widzowie, no to jest szansa na wygraną. Piąte miejsce, no dobre coś miejsce, a w turnieju fińskim jesteśmy na miejscu 14. 800 dostałem, i teraz widzę tutaj w rankingach jesteśmy na miejscu 12, a w kalendarzu mamy chyba jeszcze, mamy 4 konkursy jeszcze. Pójdźmy sobie w rozwój, trening, pójdźmy sobie w, co my tutaj mamy mało. Ja bym sobie poszedł w prędkość najazdu. Dwa skoki na średni sobie będziemy robić. Prędkość najazdu. Jeszcze mamy 10. Jeszcze tylko technika lotu. I będzie fajnie. Kupioka 90. Kolejna skocznia. Dzień dobry. Kurczę. Źle się odepchnęłam od belki. Chciałem sobie pominąć kwalifikacje, nie? O, no i taki średni. 63 metry to nie jest jakiś dobry skok. Dopiero 29 miejsce w kwalifikacjach. Jesteśmy tutaj w parze z Sebastianem Coloredo. Więc okej. Dobra. Okej, trochę problemów po wyjściu z progu. No i czy Stefan Sebastian Coloredo nie przebije? Zobaczymy. Ósmy jestem, a Coloredo gdzie tam jest?
70,5 metra skoczył. Okej. No i ósme miejsce po pierwszej serii. Więc możemy tutaj awansować do czołowej piątki. Wygrać raczej nie. No, on dosyć słaby skok niestety. Niestety bardzo zepsułem. Nie wytrzymałem presji, jak to mówią, że dopiero w 23 miejscach zakwo ze Sebastianem Coloredo właśnie. A w turnieju fińskim jesteśmy na 17 miejscu. Przeszliśmy 305 za 23 miejsce, 700 za 17 miejsce w turnieju fińskim. Pójdźmy sobie w treningu w technikę lotu. I mamy wszystkie rzeczy po 10 już, więc jest jakiś progres. Myślę, że już możemy w kolejnym sezonie awansować do kadry B. Okej, okay. Ja sobie będę nadal zostawiać te kwalifikacje, bo no. Sam się słabo wybiłeś, no ja zepsułem ten skok. 70 metrów. Ale tego skoku nie może być, 40 miejsce w kwalifikacjach. Takiego, dobrze, że ja się nie muszę kwalifikować. Dobrze, naprawdę dosyć dobrze, że się nie muszę kwalifikować, bo byłaby lipa, jakbym się nie kwalifikował. Jakbym się musiał kwalifikować, w sensie. O, ale teraz widzowie, skok! 113 metrów, widzowie, czajcie lazę i pierwsze miejsce. Z 9-punktową przewagą, więc no. Jest szansa tutaj na zwycięstwo w tym konkursie w Oberstdorfie. K120. Okej, no troszeczkę problemy po wyjściu z progu, ale to jest dobry skok, 108,5 metra. Więc pierwsze miejsce, 8 punktów przewagi mamy i pierwsze miejsce. Dostaliśmy tysiak. Sponsora się, sponsor się skończył, sobie weźmy tego na przykład. I pójdźmy sobie czekać, ile mam zawody do końca? 2 zawody. Myślę, że sobie w formę nie pójdziemy, bo to nie ma sensu. Pójdźmy sobie w prędko, nie, technikę lotu. 3 skoki na średnie spróbuję, będę mieć spokój. Patrzcie, 2 w 25, będę mieć spokój z tą techniką lotu na razie. No i lecimy sobie z kolejnymi zawodami. Lillehammer K90. Okej. Okay. Lecimy sobie z kwalifikacjami, których nie muszę się kwalifikować, ale wiecie. Zawsze sobie chcę sobie oddać ten skok kwalifikacyjny. Już powiem, już problemy. Tak średnio, 81 metrów. Tak średnio. Aha, 7 miejsce w kwalifikacjach, więc dosyć dobrze. Może tutaj będziemy mieli szansę w tym Lillehammer. Ale z takim wybiciem to mogę sobie jedynie pomarzyć. Ujojoj, 33 miejsce. No nie, zepsułem to wyjście z progu. Dopiero 42 miejsce. Niedobrze. I pójdźmy sobie w technikę lądowania. Okej, okay. I lecimy sobie z ostatnimi zawodami w sezonie Engelberg K120. No niestety zepsułem dosyć ten tą Lillehammer, ale no może uda się w kolejnym sezonie awansować do kadry A, do kadry B znaczy się. Ja już widzę, że tu będzie naprawdę kozacki skok. 87 metrów. Telefon miał być tym odcinkiem. 21 miejsce kwalifikacja. Dobra, no i lecimy sobie dalej z konkursem. Okej, okay, dobrze, stabilizujemy tą sylwetkę i to jest dobry skok, 103,5 metra aż. Będzie dobre miejsce. Pierwsze, widzowie. No, mamy tutaj szansę wygrać. Mamy tutaj szansę wygrać, więc no, tutaj jest szansa wygrać te ostatnie zawody w sezonie. Ale chyba nie wygramy, bo troszeczkę mam problemy w locie. No, 102 metry, czy to nie... Tak, wygraliśmy, widzowie. Skokiem na 102 metry. Wiecie na pewno, o co mi chodzi. Na pewno Helwig z tym wie. Dobra, widzicie, widzowie, pierwsze miejsce, skokiem na 102 metry. Jest normalnie rekord skoczni. Pierwsze miejsce, jak widzicie. A w Pucharze Juniorów 9 miejsce.
myślę, że tutaj awansujemy może w następnym sezonie do 5. miejsca, więc myślę, że na pewno w kolejnym sezonie awansujemy. Myślę, że to nie jest pewne, ale może awansujemy. 1000 za tam wygraną i 2000 za Puchar Juniorów, więc dosyć sporo mamy, Kasiorki, już mam 5000. Koniec sezonu, nic nie udało się zająć miejsca w pierwszej piątce. Na przykład generalnie Puchar Juniorów, będziemy nadal startować w Pucharze Juniorów. No mi to pasuje, teraz będzie na pewno trochę przerwy od skoków 2006, dlatego że no, 3 odcinki pod rząd skoki narciarskie. Właśnie, na pewno 2 kolejne odcinki, które będą będzie chyba specjale. Czekajcie, sobie zapiszę jeszcze raz. Wstecz. Sobie wyjdę. Więc dobra, ja się z wami będę żegnał, ale jeszcze takie sprawy, że ogólnie na pewno 2 kolejne odcinki, które będą, to będzie po prostu jakby specjale, które zaplanowałem na 30 na 40 subów, a raczej skoki, raczej nie, kolejny odcinek może być z BS-a, ze skoku, ze ski jump, nie wiem, może z Minecrafta, nie wiem, ale dobra, ja się z wami żegnam, subskrybujcie kanał, lajkujcie film, zostawcie komentarz, ja się z wami żegnam.